Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku w tym roku FIFA 20 Ultimate Team. Zapraszam. Grałem to tylko dlatego, że bardzo fajne dzisiaj będą player picki do wyboru. I ostatnio jak nagrywałem FIFA, to trafiłem ikonę. Tak, to było FIFA 19, więc stwierdziłem, że dobrze byłoby tutaj wraz właśnie z tym oto panem tutaj w obronie, z panem Laurent Blanc, żeby był jakiś jeszcze fajny, żeby była w tej drużynie jeszcze jakaś fajna ikona, która mi pomoże wbijać troszeczkę lepsze rangi. Natomiast dzisiaj na pewno tutaj wyleci pan Sissoko, a wleci pan N'Golo Kanté, bo Sissoko jest taki trochę ograniczony umysłowo. No i w sumie tyle. Lecimy w takim razie z Division Rivals. Najpierw sobie weźmiemy. Tylko tak. 58k monet, 3 paczki wymienne. Zastanawiam się z tego względu, że kurczę, potrzebna mi jest kasa na Kantę. Dobra, trudno, raz kozie śmierć, może się akurat zaryzykowałem z paczką z ikoną, bo w paczce z ikoną trafiłem właśnie do Roblą. Okej, okay, mamy 4 paczuszki i odbieramy nagrodę za Foot Champions. Gold 3. Dwóch karty, wybór dwóch piłkarzy karty specjalnej, 2 megapaczki, 1 paczka rzadkich zawodników, 30k monet. No i zobaczymy, co będzie tutaj. Mam nadzieję, że będzie coś naprawdę dobrego. Pierwszy player pick i mamy Jesse'ego Lingarda, który ma bardzo fajną kartę tutaj i na pewno jego sobie wezmę. Wytrzymałość na poziomie 92. No to nie jest głupia karta, to nie jest głupia karta, może się przydać. Tylko że on mi nic nie łączy niestety. Co on ma? Dryk, uderza z daleka, strzały fałszem. Przyspieszenie, szybkość biegu. Nie, fajnie, jeżeli mu tutaj damy jakiegoś motorniczego albo cień, to będzie bardzo ciekawa karta. Okej, jestem zadowolony, bo to jeden chyba z lepszych wyborów, jeżeli chodzi o ten Team of the Week Moments. I błagam teraz, niech będzie Gareth Bale albo ktoś tego pokroju, albo Bakar, no niestety. Nagrywanie nie przyniosło mi żadnego szczęścia. Może akurat w paczkach będzie coś lepiej. Duża złota paczka premium. No, chyba będą ekrany, tak? Walkoutu nie ma. Ale co to może być? Nicolas Pepe z Arsenalu. I on będzie warty około 10k, czy nie jest już tyle wart? Jestem ciekaw. A około 3000? Nie, myślę, że około 5 zobaczymy. Na razie go wysyłam. Tych panów sobie też przerzucę na duża złota paczka premium. Kolejna. Były ekrany, więc teraz może będzie walkout. Tutaj chyba nie będzie nic. Właśnie, dobra, także sobie omijamy, bo nie ma sensu patrzeć na to gówno. I mamy chyba walkout. Boże, mamy ekrany. Walkout też jest. Super. Egipt. O, Mohamed Salah. No proszę. No to witaj N'Golo Kanté w drużynie w takim razie. Ile Salah jest wart w tym momencie? Powiem wam szczerze, że rzeczywiście te paczuszki są naprawdę bardzo dobre. Rzeczywiście są naprawdę bardzo dobre, ale ostatnio też w sumie jak nagrywałem, pamiętam... karta Javiego Martineza będzie warta też dosyć sporo. I tutaj nie ma ekranów nawet, także przewijamy sobie. Ja zaraz nie będę miał miejsca w tym. Megapaczki zazwyczaj są gówniane, także ja się tutaj nie spodziewam kompletnie nic. Jeden walkout już miałem, także tutaj też nic nie ma. Jeden walkout już miałem, także zarobiłem 80k. Fajna ta muzyka, zazwyczaj gram bez, w ogóle bez dźwięku. O, jest walkout. Mamy walkout. Boże, ekrany, nie walkout. Walkoutu niestety nie ma, sobie sam wykrakałem. Napastnik Ante Rebić. Nie, Kramaric. Okej. Okay. Mogło być troszkę lepiej. Akanji jest troszkę wart. 5 koła. Nie, naprawdę paczki są bardzo fajne.
I kolejna mega paczka. Ostatnio już... Co się stało w ogóle? Znaczy, nie no, spoko. Spoko, tylko Kolasiniac, ile on będzie warty? 12 koła, niewiele. Spoko, trafiłem kartę Team of the Week Moments. To jest coś. O, udało mi się kupić Fanta za 163 tysiące już z kotwicą, także podbiję mu to fajnie statystyki w defensywie jeszcze. Sprzedaną jedną mam kartę kogo? Aha, Kolasiniac się sprzedał. Mój przeciwnik robi oczywiście swapy z Ligi Włoskiej. Ja już te swapy mam za sobą na szczęście, bo naprawdę tyle nerwów, co mnie to kosztowało, to chyba sam jeden Bóg wie na niebie. Myśli? Kurde, Guardiola się mu włączył, nie? Giacomo Bonaventura. No fuck! Taka frajerska bramka, bez kitu. Trzy razy powinienem tą piłkę przejąć, nie? Trzy razy powinienem tą piłkę przejąć, ale pierwszy mecz zawsze taki jest. Dries Mertens. Ale mnie zjadł Mertensem, nie? Jest gol! O Boże. Doskonałe zachowanie pod bramką rywali. Chyba on skończył moje marzenia, no, o tym, żeby 2 do 0. Zobaczymy, czy tą grę grać. W ogóle, no nie. Dobra pozycja do oddania strzału. Werner! Mamy to? Gol! Trybuny szaleją. Jest pierwsza bramka. Mam nadzieję, że nie ostatnia. Havertz, Antoine Griezmann. I znowu taka Werner. Sama akcja, tylko Werner teraz piździec nie trafił. Trudno jest. Griezmann. Mamy sygnalizację sędziego, no, że jest spalony. Było blisko. Szkoda właśnie. Werner. Świetny przegląd pola. Diaby jest lewonożny, cholera jasna. To jest fajny naprawdę pomocnik. To nie była jakaś stuprocentowa okazja, ale strzał okazał się bardzo solidny, minimalnie niecelny. Bardzo fajny pomocnik, ale jego prawa noga jest tragiczna. Dries Mertens. Sorry, ale o tym mówię, nie? Kieruje Lerondlą w ten sposób, żeby właśnie nie puścić gościa do góry. A ja po prostu nad tym nie mam kompletnej kontroli. Kompletnie kontroli nad tym nie mam. Bo nagle się okazuje, że Mertens wywija się po lekarne i... Brawo, Griezmann. Dobre utrzymanie się przy piłce. Podanie Diabiego. No, oni nie grają tam, gdzie ja chcę, nie? Oni typowo Antoine nie grają tam, Griezmann gdzie ja chcę. Za szybko stracili. Ja nie tak zagrywałem. To nie ja. Ktoś ze mną tutaj jest i gra ze mną, nie rozumiem tego. Hazard dał się, ma do kogo zagrać. No i strata piłki. Aha, Kante traci piłkę? Powiem wam, że odkąd gram w tą FIFA, ile razy grałem na Kante, jeszcze ani razu mi się nie zdarzyło, żebym dorobił. Nie udało się zbudować przemysł. Gomez. Rozpoczną od rzutu wolnego. Ciekawe, czy spróbuje szczęścia z tak daleka. Mógłby się pokusić o strzał. Byłaby piękna bramka. A, Jezu, za mocno. Douglas Costa. Pro momenti. Torreira. Mertens, co za okazja. Gol! Nie, to jest parodia po prostu, nie? To jest parodia. Nawet szczerze wyrzucę ten mecz, bo to jest parodia, nie? To jest parodia. Typek se przechodzi tak, o, po prostu przez moją obronę. Nieraz widzieliśmy pogoń za... I mamy zmianę posiadania piłki. Bardzo dokładnie, wprost za plecami. Alejandro Gomez. Lecimy, jeszcze jest... Jeszcze jest opcja. Żeby to chociaż zremisować. Świetnie odebrana przeciwnikowi piłka. To jest to, że ja nie mam kontroli nad podaniami w ogóle. To nie jest to, że Ederson źle zagrał. Niewiele brakowało. To nie jest pierwszy raz, kiedy w ten sposób zagrywam piłkę. Dobrze się rozwija ten kontratak. Timo Werner. No nie mam kompletnie kontroli nad tym, co się dzieje. Kompletnie nie mam kontroli nad tym, co się dzieje. Ma teraz sporo miejsca na skrzydle. I to jest faul, nie? Czysto odebranie piłki to jest faul. To jest FIFA w pigułce, nie? Końcowe minuty FIFA w pigułce. Nie mam kontroli nad zawodnikiem, który naprawdę ma ciekawy dribbling. Menti wyprowadza kontratak. Zarąbiście po prostu, nie? Werner. Może teraz jedna z ostatnich szans na wyrównanie.
Timo Werner odebrał piłkę czysto, ładnie. Mają teraz trochę miejsca. No niestety nic z kontrataku, ale nadal są przy piłce. FIFA w pigułce. FIFA w pigułce. To właśnie pokazuje, jaka ta FIFA jest nie... Dobra, powiedzmy, że pierwszy meczek to było takie przetarcie. Opóźnienie 34 milisekundy. To jest naprawdę niewiele. Chociaż gdyby było jeszcze mniej, ale to jest taka przybliżona wartość, bo za każdym razem, nawet jak miałem 5 kresek, to pokazywało 30 milisekund. To jest pewnie coś w stylu około 30 milisekund. Tutaj facet robi chyba swapa z kartami niewymiennymi. Natomiast ja zrobię wszystko, żeby on tego swapa nie zdobył. Chyba, że mi napisze, poprosi, że chce wygrać ten, to spoko. Mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby ktokolwiek mi odpuścił mecz. Nie zdarzyło mi się jeszcze. Legendarnego stadionu Wembley w Londynie. Czeka nas. Dobra, mam nadzieję, że Kante z cieniem odmieniony. Antoine Griezmann. Griezmann znalazł lukę z boku boiska. Dembele. Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. Niezwykle ważna interwencja obrońcy. Ależ to mogło być piękne. Nie ma bramki. Zobaczymy, co teraz zrobi. Seria pięknych podań. Gerrard przy piłce. Jest groźnie, może strzela. No niech mi to ktoś kurde wyjaśni. Niech mi to ktoś kurde wyjaśni. No jeszcze typ mnie dabuje. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Bernardo. To musi być bramka. Ja bym bramkę stracił, to chyba wyszedł z tego meczu bez sensu cokolwiek w ogóle. Niewiele zabrakło. Timo Werner. Ja pierdzielę. James. Sissoko. Ma sporo możliwości. Znakomicie, będzie szansa. Sissoko. Jest. Kolejna bramka. I mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie. Między nogami Hernandeza. Między nogami Hernandeza. Ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Tragedia. I strata piłki. Złe podanie Bernardo Silvy i strata. Przerzucona piłka górą do Griezmana. Jeśli strzelą, zniszczą stratę bramkową. O Boże. No, coś musi z tego być. O Boże, jakie to jest gówniane. Jakie to jest gówniane. Zobaczymy, może akurat te zmiany coś ciekawego nam tutaj wniosą. Renato Sanchez. Sissoko. Może stąd strzelać. Moja obrona kompletnie głupieje. To jest niemożliwe. Dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale... Tak kończy się niestety stratą. I sorry, ale ja do Lukasa nie podawałem. 15 minut pozostało do końca regulaminowego czasu gry. Piłka trafia do przeciwników. Zobaczymy, co teraz zrobi. Strzał na bramkę. Tak, nie, parodia. Nie, jestem kompletnie zjechany po prostu. Jestem kompletnie zjechany, bo... Muszę wygrać chociaż jeden mecz. To jest jakiś po prostu dramat. To jest... Dopóki było fajnie w tej grze, naprawdę. Naprawdę spoko było. To kolejne łatki po prostu psują tą grę. To jest jakiś po prostu, nie wiem, nieśmieszny żart ze strony Kanadyjczyków, niestety. Nazwanego tak kilka lat temu na cześć tego wielkiego piłkarza. Nie odbierają piłek w ogóle. Ja nie wiem, co się dzieje. Czy ja dostałem jakiegoś bana na odbieranie piłek, czy co? Komentować będzie Jacek Laskowski. Czeka nas kolejny już mecz w rozgrywkach ligowych Division Rivals. Przed nami prawdziwe widoki. Czy będzie prowadzenie? Mało co, aby był karny, nie? Bo tam się prawie wywalał typek mój. Mknie z piłką na bramkę.
Ale pomknął! Pięknie go dostrzegł. To musi być bramka! Dramat! Pierwsza bramka w tym meczu i mam nadzieję, że nie ostatnia. Pełznującą, czy to odmieni losy spotkania? Nie zdziwiłbym się, gdyby poszli za ciosem. Mogą przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść dzięki właśnie temu wykończeniu. I piłkę przejmują rywale. Robiłem ruletkę. Bo Dembele zrobił coś po swojemu, nie? Się utratą piłki. Zobaczmy, co zrobi. Bardzo dobry odbiór. Oddalają grę od strefy obronnej. No nie wybijałem, nie wybijałem. Naprawdę, nie wybijałem piłki. I Roberto Carlos. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Ruszył z piłką do przodu. Timo Werner. Nic, Timo Werner się nie może utrzymać ładne, przy piłce. Udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Ja nie mogę się obrócić tak jak on Haalandem. Super. Kante. Dembele. Werner! Wspaniale broni Ter Stegen. Skończyła mi się bateria niestety. W kamerce będzie bez kamerki. Czy tam będziecie się wybrali widzieć moich płaczów. Diaby. Werner! Masz! Jest! 2-1. Który daje im... Może jeszcze nam tu dołoży kolejną. Był tam faul, ale sędzia puszcza grę. Puszcza grę, ale dla kogo puścił grę? Ja faulowałem? Wali. Mają teraz szansę na kontratak? Tak jest. Ciekawe, jak to rozwiąże. Tak jest. Ja cię pierdzielę, nie, po prostu. No po prostu nie. Już blisko pola karnego. Ale szansa na wyrównanie. Ederson wybija i wyrównanie. Teraz widowisko. To nie jest wyrównanie, to jest ta gra się sama ośmiesza, nie? Za każdym razem. Z każdą taką bramką ta gra się ośmiesza. Griezmann. Werner. Oczywiście Werner nie trafia, nie? Oczywiście. Typek takie podania zagrywa, nie? Utrzymali się przy piłce, przydałoby się dośrodkować. Mamy rzut wolny. Będzie wrzucać w pole karne z nadzieją, że któryś z kolegów dojdzie do pozycji strzeleckiej. Werner! O, jaki fart. Pierwszy raz mi coś takiego w ogóle wyszło, nie? Wiadomo, że to jest mecz o nic, ale nic mnie tak denerwuje, nie denerwuje jak to, że muszą się odkryć, co wcale nie musi im wyjść na zdrowie. Typek nie gra nic nadzwyczajnego, a po prostu... Świetny zwód, obrońca bezradny. Ciągle przy piłce Bale. Obrońcy zostawili Bale'owi miejsce na skrzydle. Tak jest. Havertz. Dobra, 100% okazja. A Jezu! Mało zegrać. Może uderzać na bramkę. No, było blisko, ale piłka odbita od poprzeczki wychodzi za boisko. Bramkarz miał ten mecz powinien oglądać pracownik EA i... I od końcowego gwizdka arbitra dzieli nas... Palnę sobie w łeb. Typowo, palnę sobie w łeb po obejrzeniu tego meczu, jako grę stworzyli. No i mamy rzut wolny. Z tej pozycji to może być groźne. Może spróbować stąd uderzyć bezpośrednio. Czyste odebranie piłki i rzut wolny, nie? Co teraz wymyśli? Znakomicie przechwytują. Dobra. I w tym momencie sędzia kończy to spotkanie. Trzy mecze to była po prostu kwintesencja FIFA, nie? Kwintesencja FIFA. Antoine Griezmann. To może być wyrównanie? Nie wiem już po prostu jak grać, żeby skutecznie jakoś przechodzić pod pole karne, strzelać bramki. Trzeba mieć chyba jakąś ikonę wysoko ocenioną na ataku, no bo inaczej... Nie ma możliwości, była szansa tą ikonę trafić w tym odcinku, natomiast paczki znowu nie sypnęły niczym
nadzwyczajnym, bo ciekawie było, był jeden walkout, była jedna karta Team of the Week Moments. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli będzie jakiś fajny odzew, to mógłbym więcej tych odcinków z FIFA wam wrzucić. Trzymajcie się i do następnego.